Cześć, siemanko, z tej strony Ambro i witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Aktualnie znajdujemy się na jeszcze niedokończonym spawnie lightpp.eu. Dlaczego tutaj? Do tego, że planujemy wystartować z nową edycją 7 stycznia, czyli za około tydzień. Edycja oraz beta testy, a jeszcze wcześniej prywatne beta testy będą oficjalnie ogłoszone na Discordzie, który będzie w przypiętym komentarzu. Teraz w tym odcinku rozlosuję 2 S-VIP-y, więc jedynie co trzeba zrobić to zostawić suba, łapeczkę oraz komentarz JV, a obok swój nick. Bez zbędnego gadania zapraszam was na kurwa przepotężny materiał. Inaczej mówiąc, jak wam macie na wszystkie możliwe konta hasłem z pluginów. A propos tych nieudaczników, a w zasadzie jednego piątka na V, który będzie w późniejszej części materiału, życzę ostrego anal w dupę, a w zasadzie powodzenia z dosami, bo co najwyżej będziesz mógł zrobić to podgryźć kurwa swój kabel od internetu. Ja im już nic nie gadać, ale dobra, zacznijmy już ten odcinek. Jak to w ogóle stało się wszystko? W tym materiale wszystko wam opowiem oraz pokażę, co zdarzyło się w zasadzie dzisiaj o północy, aż chyba do pierwszej, coś takiego. Zacznijmy od tego, jak taki imbecyl jak ja znalazł jego hasło. Było to naprawdę bardzo proste, a w zasadzie jedyne co trzeba było to pobrać waterpee.pl loginy, rozpakować sobie to. Jak już mamy, odpalamy, wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy sobie w pluginki, Verticore i tu jest config, nie? Odpalacie sobie to. Powiększę wam, no i macie tutaj takie coś, bla bla bla. Password Domis 2002. To coś i wykrzyknik. Pytanie: jakim trzeba być kurwa zjebę, żeby swoje hasło dać do pluginu? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zastanawiacie się, co dalej? Kolejne pytanie: załóżmy, przeciętny nastolatek XXI wieku, z jakich aplikacji korzysta, z jakich komunikatorów, no i tym podobnie. Nie musimy ich wymieniać, ale dla przykładu jest to YouTube, Instagram, Facebook, no i inne takie. Analogicznie, korzystając z nazwy użytkownika, jego, Verti i inne takie, trudno tego znaleźć nie było. Wpisałem jego hasło, no i co, no i kurwa, wszystko działało. Co najlepsze, na niektórych kontach miał dwuetapową weryfikację, no ale to nas raczej nie powstrzymało. Dlaczego nie powstrzymał? Ponieważ ten człowiek o ujemnych punktach ilorazu inteligencji jest na tyle głupi, że sam na swoim Discordzie na czacie wysłał na kody weryfikacyjne na Instagrama. Dominik PW. Jestem na Instagramie. Nie teraz. Jestem na Instagramie. Wszystko rób. Ustawienia. Bla bla bla. Mamy maila. Na Instagramie jestem jego. Dlatego. Tam i prywatne bezpieczeństwo. To prywatne, a wyjeb to. DM-y, gdzie tu się sprawdza DM-y. Siema. Kurwa mać. Dobra. Dodajemy. Dodaj. Czekaj, już. Idziemy dalej, leć. Nie rozkażu, jeśli miły twój przyjdzie, to weźmie tu mnie w rot. Ja ciebie odjebu, nikomu nie rozkażu, jeśli miły twój przyjdzie, to weźmie tu mnie w rot. Ja ciebie odjebu, nikomu nie rozkażu, jeśli miły twój przyjdzie, to weźmie tu mnie w rot. Seks, o tym seks, zwięta XXL. A co to jest? To jest stronka tej drożą twoje.